Dominiku, 4-1, ale chyba wam trochę serca zadrżały, jak Hutnik zdobył pierwszą bramkę, co? Dokładnie, no jak drużyna, z którą gramy tak naprawdę o utrzymanie mecz, strzelamy na 1-0, trochę się zapaliło, ale pokazaliśmy charakter, jak drużyna przegrywa 1-0 i w 30 minucie i do przerwy jest 2-1, no to widać było, że byliśmy lepszą drużyną i się udało. Mocno was trener motywował przed tym meczem w szatni? No tak, no każdy wiedział, o co gramy. Myślę, że napinka była bardzo, bardzo wysoka, ale no, to jest każdy kolejny mecz. Na każdy kolejny mecz wychodzimy z przygotowaniem bardzo dobrym, 100% jesteśmy przygotowani i się udało, tak jak mówię. Troszeczkę wam dzisiaj pewnie kamień z serca spadł, ale w tej drugiej połowie pokazaliście dużą swobodę w grze. To jest ta prawdziwa Wisła Puławy, którą oglądaliśmy w wielu fragmentach i pierwszej części po tej 30 minucie i w drugiej połowie? No tak, no widać było, że to, co mieliśmy założenia przed meczem, to wszystko grało i myślę, że tutaj feta będzie, idziemy się cieszyć i jest wszystko dobrze.